Proszę Państwa, przechodzimy do drugich czytań. Przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi gmina miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1336, drugie czytanie, referuje pan dyrektor Łukasz Szewczyk. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do projektu uchwały druku 1336 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którym gmina miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, została złożona autopoprawka prezydenta miasta Krakowa oraz trzech poprawek pana radnego Dominika Jaśkowca. Głównym celem złożonej autopoprawki przez prezydenta miasta było uchwalenie danych dotyczących oferty przewozowej, danych dotyczących wpływów biletu oraz wysokości dotacji przekazywanej przez gminy będące stronami porozumienia między gminy. Dodatkowo w związku z dyskusją, jaka miała miejsce w trakcie pierwszego czytania, wprowadzono podrozdział dotyczący terenopieki transportu oraz działań mających na celu integrację transportu zbiorowego. Ogłoszony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przetarg nieograniczony autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej w Krakowie na liniach tworzących skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy miejskiej Kraków oraz gmin, które zawarły porozumienia międzygminne, rozpisane zostały na okres od 2014 do 2024 roku, przepraszam, i w związku z tym również został zmieniony horyzont planu na rok 2024. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone, mają charakter redakcyjny. W zakresie uwag poprawek zgłoszonych przez pana radnego Jaśkowca, zarówno do projektu uchwały w dniu 19 czerwca, jak również do projektu uchwały wraz z autopoprawką prezydenta miasta w dniu 21 sierpnia, informuję, że wszystkie te poprawki prezydent zaopiniował negatywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Zatem w tej kwestii mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, mamy autopoprawkę, którą omówił pan dyrektor, jak również poprawki, które omówił pan dyrektor. W związku z tym, że będziemy w bloku głosowań głosować jeszcze nie, proszę uprzejmie, pan radny Jaśkowiec, jeżeli jeszcze chciałby wypowiedzieć swoje poprawki, tak? Bardzo proszę. Zapraszam panią. Szanowni Państwo, tylko chcę powiedzieć, że po wysiłku, po rozmowie przed chwilą z panem dyrektorem miejskiego przedsiębiorstwa, pan prezesem miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, chciałem wycofać poprawkę, która tak dużo tutaj emocji wzbudzała. To jest poprawka numer 6. I z uwagi na to, że tu mamy już druk, i mamy już druk wersji za to poprawką, to również muszę wycofać poprawki 1, 2, 3. Czyli zostaną dwie poprawki i prosiłbym Wysoką Radę o poparcie tych poprawek z uwagi na to, że one tekst tej polityki transportowej dostosowują do zapisów zawartych w zmianie studium i również postulatów zgłoszonych przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego do studium, w związku z tym wtedy będziemy mieli pełną koherentność pomiędzy tym, co planuje transport, a tym, co planuje zagospodarowanie przestrzenne, co będzie pewnym sukcesem, bo zawsze na tym polu, często na tym polu dochodzi do innych rozstrzygnięć i innych stanowisk i poglądów na sprawę. Także poprawkę 4 i poprawkę 5 zostawiam i prosiłbym Wysoką Radę ich przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę na piśmie, panie radny, oczywiście złożyć. Czyli poprawki numer 1, 2, 3 i 6 zostały wycofane, natomiast poprawki 4 i 5 będą głosowane w bloku głosowań. Stwierdzam oczywiście drugiego czytania, a głosowanie poprawek, jak również całej uchwały, będzie w bloku głosowań.